Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sawicka, a to jest serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin. W najbliższą sobotę w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbędzie się Narodowe Czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie rozpocznie para prezydencka, a słynną powieść przeczyta plejada polskich aktorów, m.in. znani z ekranizacji Iwona, Katarzyna Pawlak i Adam Mariański, a także Joanna Jerzewska, Przemysław Stipa, Andrzej Ferenc i inni. Reżyserem widowiska jest Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. A za oprawę muzyczną widowiska odpowiada Gina Komasa, która do współpracy zaprosiła krakowski zespół folkowy Do Dna. Grupa ta została doceniona w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja organizowanym przez program drugi Polskiego Radia. Narodowe czytanie transmitowane będzie przez portal i anteny Polskiego Radia. Start o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy. Również w sobotę odbędzie się kolejny koncert z cyklu Chopin Recitals Wrocław. Wyjątkowo nie w sali Oratorium Marianum, a w The Bridge Wrocław przy Placu Katedralnym 8. Bohaterem recitalu będzie laureat drugiego miejsca oraz nagrody imienia Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty na 17. konkursie chopinowskim Charles Richard Ameleon. Kanadyjski pianista nagrał do tej pory ponad 10 albumów dla wytwórni Analecta, z których aż 5 poświęconych jest twórczości fortepianowej Fryderyka Chopina. A już w sobotę o 18.30 Charles Richard Ameleon wykona Rondo Amol KV511 Mozarta, 6 klawierstücke opus 118 Brahmsa, a także 2 nokturny opus 27 i sonatę bemol opus 35 Fryderyka Chopina. Przypominam, że każdorazowo po koncertach z cyklu Chopin Recitals Wrocław mogą Państwo uczestniczyć w bankiecie z artystą. Natomiast w niedzielę o 10 w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się msza beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Józef i Wiktoria Ulmowie podczas okupacji niemieckiej przez blisko półtora roku ukrywali w swoim domu 8 Żydów. Niestety ktoś o tym fakcie doniósł Niemcom i rankiem 24 marca 1944 roku wszystkie osoby przebywające w domu rodziny z Markowej, a było to 17 osób, straciły życie. W 1995 roku Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 roku prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński odznaczył ich krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast proces beatyfikacyjny, który zakończy się już w najbliższą niedzielę uroczystą mszą, rozpoczął się 20 lat temu. I właśnie z okazji tej beatyfikacji przygotowaliśmy dla Państwa program specjalny, w którym opowiemy o heroicznej i godnej podziwu postawie rodziny z Markowej oraz wysłuchamy niezwykle poruszającego i monumentalnego dzieła Romana Maciejewskiego. To rekwiem, które kompozytor zaczął pisać pod koniec II wojny światowej. Utwór poświęcony jest ofiarom ludzkiej niewiedzy, w pierwszym zaś rzędzie pamięci poległych w wojnach wszechczasów. Audycja rozpocznie się w niedzielę o 15.00. A na koniec, jak zwykle przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.